tym ćwiczeniu użyjemy rozdzielności mnożenia względem dodawania, aby inaczej zapisać podane wyrażenie. Zobacz, mamy liczbę przed nawiasem i w nawiasie działanie. Jeżeli mamy liczbę przed nawiasem, to mnożymy ją przez każdy składnik z nawiasu. Ja przepiszę jeszcze raz to wyrażenie, żeby było czytelniejsze. To jest 6, a w nawiasie mamy minus 4w, dodać 1 druga. I w porządku. I teraz mnożę 6 przez każdy składnik tego nawiasu. Zatem napiszę pod spodem. Zatem to będzie 6 razy minus 4w. Zwróć uwagę, że biorę minus 4w w nawias, dlatego aby nie mieć obok siebie mnożenia i minusa. Tak? Tych dwóch znaków nie możemy mieć obok siebie. Zazwyczaj oddziela się je nawiasem. Teraz przepiszę dodać i 6 mnożę również przez 1 drugą, czyli to jest 6 razy 1 druga. W porządku. Tutaj to minus 4w na żółto powinnam napisać, tak? Bo to jest to samo wyrażenie co wyżej. I w porządku. 6 razy minus 4w to minus 24w. Liczba dodatnia razy ujemna w wyniku daje mi liczbę ujemną, stąd ten minus, a 6 razy 4 to 24. W zostaje. Dodać. 6 razy 1 druga, pewnie wiesz, to jest 6 drugich, czyli po prostu 3. Inaczej połowa z 6, czyli 3. Zatem to wyrażenie można również zapisać w tej postaci. To jest to samo. Możemy zapisać, to jest wszystko to samo. Wiesz teraz, jak wymnażać liczbę przez nawiasem przez nawias.